Dzień dobry, proszę Państwa, witam bardzo serdecznie w kolejnej edycji Simp czy Skin. Ja jestem Hodo, przed nami mamy 8 kandydatek, które zawalczą o serce naszego bohatera tragicznego ostatniej edycji. Jest to Dako, aka Seba Supercharger, który w ostatnim plot twiście został zdradzony przez swoją wybrankę. Mówili, że dziewczyny to są takie materialistki i powiedzieć, że mieli rację, ponieważ wybieram Chinę. Dobrze, Dako, parę słów o tobie. Jestem miłym, fajnym chłopakiem, szukającym miłości w Lidze Legend. Dobrze, ja przedstawię tutaj zasady naszego programu. Sim czy Skin to jest taka randka w ciemno, tylko że w LoLu. Jest jeden kawaler, 8 niewiast, po każdej rundzie jedna z nich odpada. Ta, która wygra, może albo udać się na randkę z kawalerem, albo wygrać skina. To, co wybiera, deklaruję w sekrecie jeszcze przed rozpoczęciem gry. Pierwsza runda nazywa się Champion i Skórka i w tej rundzie nasze kandydatki zaprezentują swoją postać. Co ciekawe, wszystkie wybrały postacie męskie. To co, może zapraszamy w takim razie od dołu Zix. Chcesz zobaczyć, jak rozbraja się bombę? Fajerwerki. Bombowy champion, nie ma co. Zapraszamy teraz Seta. A tutaj narcystyczne podejście, ewidentnie. Dobrze, Blitzcranku, zapraszamy na środek. O tak, taneczny disrespect. Ale ten Blitzcrank nie ma głowy, ma tylko jedno oko. Oko Saurona. Lisin z niebieską ręką. Porażający jest, nie będę ukrywał. Ale to jest niesamowite, cały czas się bąbelkuje pod nim. No dobra, kolejna edycja, kolejny trash, ale tym razem inny, nieludzki. O jest, piękne, machanie lassem. Czy to lasso złapie ciebie? No jesteśmy w tym samym teamku, więc... Ach, mi snęło! To jest Kane teraz. Piękny warkocz. Dokładnie, można powiedzieć, bazując na skinie, że wyrąbany w kosmos jest lekutko. Ała! Zapraszamy pięknego Rakana. Jakiegoś ptaka, ma nietoperza. Tutaj bardziej zmysłowy taniec, jak w niektórych klubach. Jakich klubach? O czym mówisz? Ostatnia postać, Panteon. Szkoda, że nie piekasz. Się w k***u, chłop. Przyzwał chleb! Ma chleb! No dobra, co sądzisz o tym, że w tej rundzie masz przed sobą tylko i wyłącznie męskie postacie? Może tutaj jakiś prank wyskoczyć? Zobaczymy, nie chcę nic zdradzać, ponieważ teraz przed tobą bardzo, bardzo ważna decyzja, także słuchaj, czy masz swojego faworyta, powiedzmy, o? Jeżeli miałbym wybierać skina, który jest najładniejszy, to zastanawiałbym się zdecydowanie między Rakanem, Lee Sinem oraz Zixem, no. Czyli rozumiem, że te trzy osoby pewnie są bezpieczne w tej rundzie. Wskaż, którą osobę odrzucasz. Powiem tak, jest to, tak jak mówiłeś, konkurencja, której wybieram po postaci oraz skórce i osoba, która wypada, wypada, dlatego że jest k***a robotem, no. Niestety, Blitzcrank. Powiem tak, spodziewałam się, chciałam pójść poza schemat. Zły pomysł, mogłam piknąć stresza, bo mam tego szwawy księżyc. Ładny, ładny skinek. Nie dobijaj mnie, proszę. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, którą musimy wyjaśnić. Czy ty chcesz powiedzieć, jaką decyzję podjęłaś? Mogę powiedzieć. Się zagrałam w TFT i stwierdziłam, że potrzebuję małej tej legendy i wybrałam przez to skina. Przejdźmy do rundy numer 2. Proszę Państwa, jesteśmy w drugiej rundzie. Może Was zaskoczyć trochę wygląd naszych postaci. Dako zmienił strój. Ubrałem garniak. Dziewczyny też zmieniły czempiony i skórki. Proszę Państwa, w tej rundzie po raz pierwszy usłyszymy głosy naszych niewiast. Może nie przedłużając, zacznijmy tym razem od góry Puri Ruri. Powiedz nam jakieś dwa zdania o sobie. Ja jestem Puri Ruri, mam 18 lat. Jestem początkującą streamerką. Gram sobie w LoLa, gram sobie w Valoranta. Przybyłam tutaj, by zdobyć te róże, którą trzymasz. O. Możemy sobie nawet selfiaczka razem zrobić. O. Zapraszamy w takim razie teraz Atrię, która skinem jest dopasowana bardzo do ciebie. Możecie razem zatańczyć. Właśnie chciałam powiedzieć, że ona ma bardzo ładny taniec według mnie. Słuchaj, powiem ci wszystko, co jest moim hobby, a ty wybierzesz sobie, co ty lubisz, bo wiem, że na pewno w coś trafię, więc interesuję się ASG, escape roomami, YouTube'em, książkami, chodzę do kina na każdy film, interesuję się offroadem, gram oczywiście na kompie, robię zdjęcia i oglądam anime i powiedz mi, że ty coś z tego też robisz, na pewno. Nie ukrywam, ASG zostało trafione. Dobrze, Devari, zapraszamy bardzo serdecznie. Jestem strasznie onieśmielona tym, że mogę wystąpić w jednym programie z tak niesamowicie utalentowanym muzykiem. Mam nadzieję, że w następnych rundach naszym głosom uda się stworzyć idealny duet. Teraz przed nami będzie Reshanta ze skinem, to jest
Ksena? Cześć! Może polecę trochę standardowo, ale uwielbiam jeść, uwielbiam spać, ale lubię też podróżować, więc jako senna mogę cię zabrać w podróż w samo południe, a do tego moja znajomość języka angielskiego sprawi, że możemy polecieć pełno miejsc. Nie ukrywam, że również lubię bardzo jeść i spać. Jak Tamagotchi? No i dobór kapelusza chciałem zauważyć. No, dokładnie. Teraz przed nami zapraszamy Banek. Cześć! Jestem Bunia i mam 18 lat. Ogólnie sobie grafikuję trochę. Jestem mango zjebem takim totalnym i jestem gigafanką Wiedźminka. Dobra, zapraszamy w takim razie Hadesiary na środek. No to hejka, ja chciałam z góry przeprosić za mój głos, ale jestem lekko przeziębiona. Mam lat 16, trenuję się w szkole sportowej już od dosyć długiego czasu i oprócz tego zajmuję się też muzyką. Piszę swoje teksty, śpiewam i gram na ukulele. Natusia, zapraszamy ciebie na środek do naszego kawalera. Cześć, jestem Natalia, mam 19 lat. Jestem studentką informatyki, co lubię robić. Na przykład trenuję pływanie od 10 lat. Podróżuję, zwiedziłam pół Europy. Nie mam skina, ponieważ uważam, że naturalne jest piękne i może jestem malutka, ale mam duże serduszko. Mamy za nami drugą rundę. Wszystkie dziewczyny się przedstawiły. Ja zapytam w takim razie Dako teraz o jego opinię. Kto jest twoim faworytem? Nie mam aktualnie faworyta. Dobra, zezwolimy ci na to. Nie musisz tej decyzji podejmować, ale wiesz, jaką decyzję musisz podjąć. No niestety wiem. Kogo pozbędziemy się w tej rundzie? Jakbym miał wyrzucić jedną osobę, musiałby być w punkt w tej prezentacji, który nie za bardzo mi odpowiada. I czy był taki punkt u kogoś? Nie było takiego punktu, więc... Po prostu podaj mi decyzję, musisz to zrobić po męsku. Dobra, odpada... Bunia. Bunia, niestety, zapraszamy cię na środek. No przykro trochę, no co mam powiedzieć. No nie. Ja liczyłam, że jeszcze tutaj będę mogła się pokazać. Czy to ty mówiłaś, że masz jakiś plot twist? Tak, ale no nie dojdzie do tego, no i po kontencie. No zobacz, tam jest w tle Wiedźmin. Alkohol jest w tle z drugiej strony. Weź tego Wiedźmina, alkohol jest w tle. Może chcesz też powiedzieć kawalerowi, co wybrałaś? Na szczęście Hoda wybrałam skina. A teraz przechodzimy do rundy numer... Trzecia runda nazywa się Pokaż, co jest w twojej torebce. Atria, proszę cię o włączenie kamerki. To przede wszystkim ja nie noszę torebek. To jest typowy plecak czarny, bo czarny rządzi. W plecaku mam oczywiście kosmetyczkę. Mam zawsze przy sobie książkę, coś do pielęgnacji, czyli krem do rąk. Portfel duży, bo musi być pełen pieniążków. Ostatnia rzecz to kluczyk do pracy z Harry'ego Pottera. Dobra, lećmy dalej. Teraz będzie Def Ari. Pierwszą rzeczą są słuchawki. Jeśli coś mówicie, to totalnie nie słyszę, bo właśnie jest ciągle. Drugą rzeczą jest kobiecy niezbędnik, zwany potocznie kosmetyczką. Idąc dalej, powiem szczerze, nie mam pojęcia, skąd to się tu wzięło. Spora ta torebka. Ostatnio bardzo przemawiają do mnie komiksy albo mangi, dlatego też Tokyo Ghoul jest serią, którą zajmuję się obecnie. I ostatnią rzeczą jest bardzo poręczny wzorek, proszę zobaczyć. Wino można otworzyć. Można otworzyć nie tylko wino. Dobra, teraz czas na Hadesio. A więc to jest moja torebeczka. Malutka, bo cenię minimalizm i nie są mi potrzebne duże rzeczy, bym była w życiu szczęśliwa. To nie miałam już podtekstu, to chodziło o to, że to nie chodzi. Pierwszą rzeczą jest powerbank z kablem, drugą rzeczą jest telefon i mam taki słodki kejsik. Następną rzeczą w mojej torebce są perfumy, bym zawsze pachniała tymi różami, które ty trzymasz jako swój twisted fate. Przedostatnią rzeczą jest błyszczyk i piąta są to zawleczki. Pierwsza prezentuje się tak, zależy, druga tak, a trzecia tak. Nikę, bo mama mi dzwoni. Dobra, odbierz sobie, odbierz. A mama tam, wybierz Hadesie, wybierz Hadesie. Teraz Natusia 2-2. Ja też mam plecak. Nie mam niestety tam żadnej kosmetyczki, ponieważ się nie maluję. Mam książkę, no oprócz tego mam telefon, mam krem do rączek. Mam Timora i mam jeszcze okulary. To co, przejdźmy teraz do Puri Ruri. Wystarczy Puri, naprawdę. Ja ogólnie trzymam wszystko albo w plecaku, albo w kieszeniach, ale na tę konkurencję znalazłam taką torbę z takim misiem. Ale kozacki, oglądałem tą bajkę. I było to, ale zostało spożytkowane. 0% panie YouTubie. Tu jest 0%. Jest taki uroczy różowy portfel, różowe. Byłyby też tutaj klucze z auta,
ale no, zostały w innym pokoju. No dobrze, że nie w aucie. Bo ja ogólnie w krótkich spodenkach chodzę, ale jak się zrobi zimniej, to ja mam dres. Przygotowana. To tyle, co skrywa moja torebka, której nie noszę na co dzień, bo nie noszę torebek na co dzień. Dobra, i ostatnia kandydatka, Reszanta. Zaczynam sobie od portfelu, co nie? Ale w nim jest karta do takiego kozackiego sklepu z grami. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać. Nie, nie będzie tego widać. Ale to chyba seks. Tak. Jak? Można sobie jak to? Seks. Przez cy, spokojnie. Powerbank. Ale jaki potężny. Etui na okulary. Klucze, na których mam kozacką kartuszkę. I niestety tutaj się powtarza scyzoryk. Ale również nim idzie otworzyć wino. Ale jeszcze piwo. Tako, zobaczyłeś skład torebek naszych kandydatek. Teraz w oparciu o te informacje musisz podjąć decyzję, z kim się pożegnamy w tej rundzie. Słuchamy cię. Wszystkie zestawiki mi się podobały. Najbardziej ten z baseballem chyba. No ale jest no, oczywiście zasada, że muszę się pozbyć jednej z kandydatek. Były dwie dziewczyny z otwieraczami do różnych alkoholi. Wydaje mi się, że może zostać tylko jedna osoba z otwieraczem. Dlatego niestety odpadnie Reszanta. Oj, Reszanta, zapraszamy cię na środek. No, ogólnie miło było, no, ale niestety wybrałam skina. Ale on trafia te skiny, eliminuje jeden za drugim. Ej, kto to jest chyba super seksiak? Na pewno nie Szao. To co, przechodzimy w takim razie do kolejnej rundy. Dobra, proszę państwa, przed nami runda numer 4. Runda nazywa się Pokaż się i w tej czwartej rundzie niewiasty zaprezentują swoje oblicza i opowiedzą coś o sobie. Może teraz zaczniemy od Puri. Bluza z Yasuo. Ja mogę pokazać z tyłu. Jest on! Ja jestem po raz setny Puri. Ja ogólnie gram w LoLka, gram sobie w Valoranta. Początkująca streamerka, bawiłam się w fandubbingowanie w postaci z anime. Ja się wybieram na aktorstwo, to jest takie moje marzenie. Uwielbiam śpiewać, mogłabym dla ciebie coś zaśpiewać później, jakbyśmy może zebrali się na te randusie. Okej, okay. Teraz poprosimy Natusię. Dobra, więc jestem Natalia. Mam 19 lat. Jestem studentką informatyki. Interesuję się sportami. Trenuję pływanie przez 10 lat obecnie. Trenowałam karate, boks. A w te wakacje zrealizowałam jedno ze swoich takich skrytych marzeń, bo latałam na paralotni. Skończyłam szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Gram sobie w Phasmophobia w Dead by Daylight. O, również gram w Dead by Daylight. To pytanie szybkie. Najbardziej znienawidzony killer obecnie. Trickster chyba. O Jezus, dobra, to piąteczkę mogę ci przybić już od razu. Nie wiem, o czym rozmawiacie, ale cieszę się, że macie wspólny temat. Następną osobą będzie Hadesia. To ja jestem Wiktoria. Mam lat 16 i chodzę do szkoły sportowej. Oprócz tego, tak jak mówiłam, zajmuję się muzyką, więc to jest moje ukulele. Pięknym rekinkiem, różowiutkie. To jest ścianka w krówkę, którą sama malowałam. Następnie mamy plakat z Dead Note'a, z FNAF'a i z Wiedźmina. Tu jest pewnego rodzaju ołtarzyk, to zrobiłam sama w ogóle, wyklejałam. O. Tu moje stanowisko gamingowe generalnie, a outfitik na dziś wygląda tak, więc mam nadzieję, że się podoba i piękny kejsik z kotkiem. Bardzo ładny outfit, bardzo ładny kejsik. Teraz będzie Devari. No i no ja Ari i stwierdziłam, że muszę się do niej trochę upodobnić. Interesuję się gwiazdami i szukam jakiegoś towarzysza do wspólnego oglądania gwiazd. Przechodzimy do Atri, czyli ostatniej kandydatki. To jest to, na co czekałam cały czas. Moja ścianka. Tak więc, jak mówiłam, zajmuję się też ASG i do tego chciałam przekupić z tym moim psem. Ale super! Więc myślę, że nic więcej o sobie nie muszę mówić. Ja jestem osobą, która uważa, że nie powinno się na wygląd stawiać wszystkiego, dlatego mam tutaj koło fortuny, które zadecyduje za mnie. Uwaga, cyk! I odpada Hadesia. Oj, niestety. Nie, Hadesia! No, jest mi bardzo przykro, że tak postąpiłeś, jak postąpiłeś, bo wybrałam Steve'a. I koło fortuny mnie zawiodło w tym momencie. Masz nauczkę, żeby już nie korzystać z tego badziewia, tylko decydować samemu. No dobra, no to co, przechodzimy w takim razie do kolejnej rundy. Przed nami, wydaje mi się, najtrudniejsza runda tej edycji. Nazywa się Głos Ludu. W piątej rundzie dziewczyny same będą musiały zdecydować, kto opuści program. Będą miały 5 minut na rozmowę, po czym każda będzie musiała oddać anonimowy głos na jedną z kandydatek. O kur...
Wasze 5 minut zaczyna się teraz. Cześć, co tam? To będzie chyba najgorsza konkurencja. Ja bym pozrobiła tak, że nie mówmy o niczym i po prostu zadecydujemy ciszy. Ja może się wtrącę, zadam pytanie, czy każda z was już wie, na kogo zagłosuje w takim razie? A trzeba oddać głos? Trzeba oddać głos i nie można oddać głosu na siebie. Moim zdaniem Atria na pewno powinna przejść dalej. Wydaje mi się, że z naszym kawalerem ma bardzo dużo wspólnego. Dzięki. Na pewno nie zagłosuję na... Teraz szybka decyzja. Wydaje mi się, że na naturze nie to tak. Ja podziwiam to, co wy robicie. Coś czuję, że będziecie dalej i będziecie się świetnie bawić. Minęło 5 minut. Atria, no nie słyszą cię. Teraz możesz powiedzieć szczerze, co o nich myślisz. No szczerze, dobrze myślę o każdej dziewczynie, no ale jeśli miałabym oddać ten głos, złamię serduszko sobie i jej, ale powiem, że na Devarii. Devarii, słuchamy cię. Jaka jest twoja decyzja, na kogo zagłosujesz? Odrzuciłabym Puri. Z jednego prostego względu. Była dosyć cicha, taka powiedzmy mało rozgadana. Dobra, wiemy jak jest. Niestety każdy musiał podjąć decyzję. Powiedz mi, na kogo oddasz twój głos? Adria jest osobą, z którą mogłabym się kumplować, a Devarii jest taką bardzo uroczą i taką słodką osobą. A Puri Ruri wydaje mi się, że ona się za bardzo przed nami przynajmniej nie otworzyła. To słuchamy twojej decyzji, na kogo zagłosujesz. Ja ogólnie, gdyby było możliwe, zagłosowałabym na siebie, żeby nie psuć tamtym koleżankom zabawy. Jak już mam koniecznie wybrać kogoś, swój głos bym oddała na biedną Natusię. Głosy zostały zebrane. Z ciężkim sercem muszę powiedzieć, że w tej rundzie pożegnamy się z Puri. Wiedział! Ja chcę tylko powiedzieć, że super to było i współczuję, tak powiem, ponieważ wybrałam Simpa. Chuj, konkurencja, nie będę ukrywał. Ja chcę tylko pozdrowić moich fanów. To pozdrawiamy również fanów. Bawcie się dobrze. Ja również padnę na Twitcha do Puri. O, polecamy, super. W opisie jest link. Ta runda nazywa się 1v1 z kawalerem. Każda z kandydatek stoczy pojedynek z kawalerem. W nagrodę za zabicie go otrzymają dodatkowego Mystery Skina. 3, 2, 1. Let's fight! Aha. To mi się podoba. Ktoś musi zginąć, także nie wiem. Może wam Baron pomoże. Dobra, pierwszy pojedynek. Zero damage'a zadanego przez Tristanę. Rozumiem, że to jest sugestia. 3, 2, 1. Fight! Zrobiła to, rzuciła w niego serce, a on zaatakował ją kartą. I to chyba tyle. Po raz kolejny to Baron będzie musiał wyczyścić robotę. Dobra, druga śmierć Dako. Widać, że feeder. Będę mogła to skomentować później? Tak. Robi to! Zużyła Ignite'a, zużyła Q. Natomiast on się nie poddaje, on też walczy! To jakiś energetyczny związek tutaj. Nie trafiła Q, ale autoatakiem trafiła. Co za flash! Ach! Chciałam powiedzieć, że skoro wybrałam Simpa na koniec, to chciałam chociaż teraz dostać skina, ale widocznie nie było mi to dane. Dako, tak narzekałeś, że decyzja nie była w twoich rękach w poprzedniej rundzie. Fajna była tamta konkurencja tylko ze względu na to, że ja nie musiałem podejmować trudnego wyboru. Teraz niestety musisz. Jedna nie zaatakowała w ogóle, druga czarmowała, od razu zrozumiałem przekaz, jaki za tym idzie. No a trzecia mnie uderzyła, bo powiedziała, że wybrała Simpa, ale chciała dostać skina. Nie przedłużajmy. Powiedz najpierw, która z dziewczyn na pewno będzie w finale. W finale na pewno będzie Natusia. Dobra, gratulacje. No dobra, Dako. Do finału może dostać się tylko jeszcze jedna kandydatka. Teraz twoim zadaniem będzie wskazanie tej, która się nie dostaje. Nie wiem, czy tutaj jest prawda mówiona, ale widzę, że kandydatka już wie, kogo wyrzucę. Przez ten atak na mnie Atria niestety musi odpaść z programu. Aj. Chcę powiedzieć, że przyszłam tu dla zabawy, a dzisiaj mam swoją czwartą rocznicę z moim chłopem, więc dzięki bardzo za grę. O, wybrała, halo! A co mogłam wybrać, jak mam chłopa? No i co, no, czas na finał! W naszej grze zostały tylko i wyłącznie dwie kandydatki. Ich zadaniem będzie odbycie randki próbnej z naszym kawalerem. Dako i Devarii są właśnie pod Dragonem, gdzie odbędą swoją randkę próbną. Uwaga, macie minutę. Start. Powiem, że nie spodziewałam się, że zajdę tak daleko, jak mam być szczera. Niby jest tradycja, że to mężczyzna zawsze przynosi kobiecie bukiet, ale stwierdziłam, że tym razem to ja będę tą, która przyniesie kwiatek. I w sumie to, co chciałam powiedzieć, to, że bardzo się cieszę, że mogłam cię poznać. Bardzo się cieszę, że dokonałam takiego wyboru, jakiego dokonałam. Stop! Niestety minęła już minuta.
Tako, Natalia, macie minutę. Czas startuje teraz. Mówiłeś, że nie umiesz pływać. Jestem ratownikiem, więc chętnie ci pomogę. Jeżeli chodzi o Dead by Daylight, to nawet jeżeli się nie uda, to możemy kiedyś zagrać. A do tego Trickstera to masz ode mnie plusika totalnego. Uwaga, koniec czasu! Dako, ja cię najpierw zapytam o twoje wrażenia po tych randkach. Obydwie randki bardzo mi się podobały. Każda wyglądała inaczej. Mogę od razu powiedzieć, że decyzja nie będzie łatwa. A właśnie, a propos decyzji. To może ja najpierw powiem, co ja wziąłem, co? Bo ja mam wierszyk do osoby, którą wybrałem. No dobra, jeżeli chcesz, to proszę bardzo. Ja nie zmieniłem swojego wyboru z poprzedniej decyzji, wziąłem Simpa. Rano po piciu raczymy się klinem. Proszę cię, nie bądź skinem, także... Wierszyk, wszystko fajnie. A wiesz co teraz przed tobą? Powiedz nam, kto zwycięża tę edycję Simp czy Skin. Wygrywa Dr. Shao! Jezus, ten znowu! Zwyciężczynią tej oto edycji zostaje Natusia. Zanim przejdziemy do ujawniania decyzji naszej dzisiejszej zwyciężczyni, mamy jeszcze jeden sekret do odkrycia. To tak, Devari, czy masz coś do powiedzenia, Dako? Owszem, tak jak mówiłam, nie spodziewałam się, że zajdę tak daleko. A to dlatego, że myślałam, że trochę szybciej się domyślisz, no ale cóż, będę mówić. I powiedzieć, że mieli rację, ponieważ wybieram Chinę. Powiem ci szczerze, że bardzo mi milutko, że zaszłam tak daleko. No i teraz ostatnia decyzja. Chciałbym, Natalia, żebyś zdradziła, co wybrałaś. Powiem tak, że totalnie się nie spodziewałam, że będę tu, gdzie jestem. Tak szczerze mówiąc, ale udało się. No i niestety wybrałam skina. Dlatego, że obok mnie siedzi mój chłopak, który cały czas siedział tu ze mną. Pozdrawiamy chłopaka. Pozdrawiam również. To już wszystko na dzisiaj. Kliknij sobie tutaj i obejrzyj pozostałe odcinki z serii Simp czy Skin.